drabiny, jedna koło drugiej. Tu jest dużo powyciąganych. Leżą, no. Leżą jak kanapy. Tam jeszcze jest szkocka. Fajne jest to, że szkockie, irlandzkie i angielskie plus no. Nie ma niczego pomiędzy. Widzisz tego MacBookiem? To jest Edward? Ale pięknie leży Edward III. W ładnym, idealnym stanie, normalnie widzę. Tam jeszcze lepsze, siebie, jeszcze tam lepsze. Tam kolejna leży, jeszcze lepsze, dwie kolejne są. Tam jeszcze zobaczcie, następna. Tutaj między tym niby murem lub budynkiem, nie wiem do końca, plus tam jest, spójrz, tam jest kiełbasa koło jej prawej ręki. Widzisz? Taki tunel mamy, tam co podejść bliżej, gdzie są. Już tak dokumentuję, czy to na kiełbasa, nie? Tam to leci niesamowite normalnie. No. You can, but it's I asked and they said if you can plan it. Excuse me, I don't think you're supposed to be within this area. Could you? Yep. You need to go back behind the line. That's fine, then. Yeah, you're just with me. Okay, well, okay. Sorry. No. Co, zadowolony? Pewnie. Normalnie super. Gratuluję ci, panie, obyś się wzbogacił i obyś nie przestał kopać przede wszystkim. No, to na pewno już nie ci powiem. Ten rok w ogóle bardzo dobry, bo już mam 8 hamerków, do tego Celta niedawno, unit srebrnego też wyciągnąłem. Zobaczcie, jak wygląda szczęśliwy znalazca. Także rok się zaczął cudownie, no maszynkę jeszcze masz, nie? Wiem, że maszynkę, no. wiem. Dzięki ci bardzo, kurde, bo powiem ci... Podzielone stresu nie ma, to najważniejsze, żeby się później nie kłócić, mówię o pieniądze, mówię każdy dostaje, mówię kolega, który się znalazł też dostał. Szczęśliwy znalazca w ogóle. No, dużo historii, jeszcze może co powiem, fajna, ciekawa rzecz. W tym całym, powiedzmy, tu hordzie, nie? Znajdują się albo największe złote monety, czyli noble, albo same peny. Nie ma half groc, nie ma takiej jednostki. To jest bardzo ciekawe, dlaczego akurat w ten sposób zostało to skompaktowane. Powiedz mi, a masz może swoją historię do tego, jak to się mogło tutaj znaleźć ewentualnie? Podejrzewam, że była to wypłata dla armii. Złote monety były dla dowództwa, a peny były płacone po prostu żołnierzom. Z tego względu, że mamy tutaj jakąś taką typowo dolinę, którą bardzo łatwo moim zdaniem ustawić złotne, pułapkę, tak. Dokładnie. Dokładnie. To jest idealne przejście między paroma górami, które nam daje praktycznie jedną możliwość przejścia, no i znajdują się dość niedługo, zostało to złupione, zakopane, osoba, nie wiem, mogła zostać ścigana, zabita, nigdy nie wróciła, no i tak się stało. A skarb został. A skarb został. A skarb został i oto szczęśliwy Polak, który normalnie ciapnął hordę w UK. Niesamowite, naprawdę mówię wam szczerze, spać nie mogłem północy i pozdrawiam. Starałem się dowiedzieć. Dzięki ci bardzo, że pozwoliłeś wejść. Trzymajcie się. No, także jak żeście widzieli, normalnie niebywałe rzeczy się tutaj dzieją i przede wszystkim tam jest ciągle mnóstwo, oni dalej otwierają kołnierz taki, to wygląda jak kiełbasa i według tej kiełbasy jest normalnie uwalone monet tyle, że jedno za drugim. Ale widzicie, co robi dociekliwość, niby nie można było wejść, ale weszłem. Byłem, zobaczyłem i przede wszystkim przekazałem wam, żeby cały świat zobaczył, jak my detektoryści się tutaj fajnie bawimy w UK. Życzę wam, aby prawo się w Polsce też zmieniło na dobre zasady, na dobre, odpowiednie dla kopaczy. Tego wszystkiego życzę wam, ludziom z całego świata. Teraz się z wami żegnam. Ja na dzisiaj kończę kopanie, zwijam się do namiociku, powoli się będę pakował, zjem sobie jakiś obiadek i wracam do domku, do mojej ukochanej żony i mojego synka. Trzymajcie się, hej! Hello! Słuchajcie, witam serdecznie wszystkich. Spotkałem, wyobraźcie sobie, na swojej drodze, podążając po cichu. This is only one person who I know. The personally. Like that! Look at that! It's a Viking! Real Viking, my friend. Hello. How are you, Viking? I'm fine, and you? I'm fine, good. Listen, what are you doing here? I'm here to meet many people like you. And make a great party all the night and drinking every night. This is it, that's what we like. To, co lubimy, panie i panowie. Dobra, świetna zabawa. Lecimy do samego rana, a jutro znowu szczotkujemy detektorami. Słuchajcie, z mojej prawej strony jest Mateusz.
Mateusz, wajchę przełóż i dalej tak leć. Ma swojego pierwszego hamerka, jest zadowolony niesamowicie. Jest fajnie. Viking. Yes. Tell me, what's the plan for tomorrow? The plan for tomorrow? Yes. I'm going to detecting around the treasure, where the treasure... You mean the bush? Yes. Bush. Do you know what? Can I be really kind of you? Hmm? Many people told me today, we go into bush tomorrow. So, and after I'm going to drink and I'm come back to France because Monday I'm working, but I'm going tomorrow to profit a maximum with my friend, my new friend, guys. My new Polish friend, and I'm going drinking all the day. This is it. Plan for tomorrow, guys. So, but anyway, there is still a lot of treasure. Do you think you can get one of them tomorrow? Me? Yeah, why not? Yes, why not? Why not? Of course, I wish you the best, man. So, big treasure. Słuchajcie, jest pięknie. Jest z nami też Chyży Metal Detecting. Witam serdecznie. Jest dalej kolega. Nie będę wymieniał imion, bo nie pamiętam. Tak, byłem wczoraj dobrze skuty, że nie pamiętam. Jest kolejny. Wiem, że to jest szwagier tego, jakby ktoś się pytał, drogi kolego. Jest i Mateusz, wajchę przełóż. Siema. Słuchajcie, Mateusz ma dzisiaj swojego pierwszego hamerka. Dokładnie. Jest laki, szczęśliwy, zadowolony, aż się podrapie. Jest pięknie, ładnie i kolorowo. Jest horda. Słuchajcie, przede wszystkim, bo wiem, że czekacie wszyscy na tą wiadomość. Jest... Tak, z tego co wiadomości są teraz na żywo, to jest ponad 600 monetek. 10 zł mówią, no słuchajcie, są tutaj jeszcze panowie, którzy mają, powiedz nam, jak tego, tak, co znalazłeś, tak, kolego? Nie, powiedz coś na temat tego skarbu, jak masz jakieś wieści. No to przed chwilą powiedziałem, 10 zł jak wiadomo na razie i 600 srebr. Pięknie, słyszeliście, a najważniejsze jest to, że to się ciągle nie skończyło. Dla uwagi, prosto z detektiwalu, Team of the World, bawcie się, Viking. Yes. Trzymajcie się jak tego, jeszcze damy wam później znać, w każdym razie jest 10 złotych monetek i 600 srebrnych. To co wiemy, to co chcemy wiedzieć, ale ciągle kopią, więc wiadomości później, trzymajcie się. Dla interview prosto z Portland, Adam Chwyciuk, bye. Witam serdecznie wszystkich, słuchajcie, chciałem tak króciutko i na temat, bo wiadomo jest z ostatniej chwili, zrobić takie szybkie podsumowanie dzisiejszego dnia, czyli zostało stwierdzone w tym momencie, aczkolwiek prace ciągle trwają, więc podejrzewam, że to będzie trwało i trwało jeszcze. Są tam dalej ludzie, ciągle tam dalej daleko, ciągle kopią i na ten moment jest 1000... Go! Słuchajcie, muzyka ciągle gra, ludzie się bawią. W każdym razie na ten moment jest... Na ten moment jest... Tam, słuchajcie, pan śpiewa piosenkę. Na ten moment jest stwierdzone ponad 1100 monet srebrnych znalezionych w hordzie i 10 monet złotych, ale tak jak mówię, ciągle wszyscy tam kopią. Tam jest pełna ekipa, tak prawdę mówiąc. I oni ciągle walczą z tym skarbem, który dzisiaj został odkryty. Więc jak tylko dowiem się czegoś ciekawszego, ciągle będę krążył jeszcze, to od razu będę wam na bieżąco podawał. Także dla telewizji Blue Sky w tym momencie pozdrawiam przede wszystkim wszystkich klubowiczów, nieklubowiczów ze wszystkich klubów świata. Słuchajcie, łączmy się, jest fajnie i przede wszystkim nie bójcie się wyjeżdżać na takie imprezy, bo to jest normalnie szał pał, mówię wam. Jeszcze mogę wam podejść chwileczkę, to wam pokażę, bo prawdopodobnie ktoś tam tańczy. Nie wiem, muza w każdym razie gra. Namioty normalnie są. Wszystko jest cool. Powiem wam szczerze, naprawdę bardzo fajna impreza. Się obracam, słuchajcie, zobaczcie, to jest taki wielki fire pit, czyli ognisko.
przy którym jest kupa ludzi, którzy siedzą sobie i enjoyują normalnie time. Zobaczcie, jest ich całkiem spora grupa. To są właśnie wszyscy detektoryści, słuchajcie. Tam jest muza i DJ normalnie, słuchajcie, pokażę wam jeszcze. Jest normalnie profesor, thank you. A to nawet dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj jest orkiestra. Także jest czat. Dzisiaj jest orkiestra, słuchajcie, patrzcie. Dzieje się na ostro, mówię wam. Są tańce, wygibańce. Jest fajnie, powiem wam szczerze, a do tego, no, został uszczelony skarb, naprawdę, 1100 monet ponad srebrnych i 10 monet złotych. Niesamowite znalezisko i słuchajcie, co jest najważniejsze, znalazł to Polak, nasz rodak, z którym zobaczycie już po poniedziałku, oczywiście wywiad, spotkałem się z nim, rozmawiałem z nim, fajny gościu normalnie. Wiem, że w tym momencie wiele osób przypisuje sobie, bo zaraz skoczyły ekipy i obstawiły to sznurkiem i w ogóle. Siema, słuchajcie, na drodze spotkałem Mateusza. Siema. Siemalo. Siema i tutaj chłopaki też. Ja was za chwilę, wyjdźcie sobie popatrzeć, ja lecę tam do strony, bo mam historię do opowiedzenia. No i co tu dużo mówić, kurde, no skarb niesamowity, naprawdę odkrycie. Wiele osób wiem, że doskoczyło do tego skarbu, więc przypisywane może być wielu osobom. W każdym razie znalazł to nasz rodak. Jestem z tego dumny. Polacy są wszędzie i my walczymy zawsze o swoje. Słuchajcie, nie będę zamęczał i zanudzał. Zawijam powoli w stronę... Patrzcie w ogóle. Zobaczcie, z każdej strony wszędzie są namioty, normalnie. Wiele, sporo tego jest, naprawdę. Ludzie z każdej strony, kurde. No nieważne, słuchajcie, w każdym razie bawcie wy się też dzisiaj fajnie, dzisiejszego wieczoru, jak tylko coś będę wiedział, bo tak jak mówię, prace ciągle trwają. Jak dowiem się dokładnie czegoś, to na pewno wy dowiecie się zaraz po mnie. Trzymajcie się i miłego wieczoru w takim razie życzę. Hej!